Kronika paryska. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam pana. Witam wszystkich państwa. No, nie słychać na razie z Brukseli, żeby planowano nas białych umieścić w rezerwatach, ale nie można wykluczyć, że taka refleksja kiełkuje w umysłach superiores incogniti, nieznanych zwierzchników, no bo coś z nami trzeba będzie począć. Sytuacja jest dynamiczna i przyspieszenie wypadków obserwuje się z każdym rokiem. Kiedy 40 lat temu stanęliśmy na betonowej płycie lotniska Roissy, witały nas transparenty France, la terre d'asile. Francja, ziemia azylu. Hasło było zabytkiem z lat 30. Dotyczyło głównie Żydów, większości polskich, którzy chronili się tutaj przerażeni grozą nadciągającą z Niemiec. Powitanie odnosiło się także do Katalończyków. Po przegranej wojnie hiszpańskiej do 1939 roku Francja przyjęła ich ponad 450 tysięcy. Żydzi niedługo zagrzali miejsca. Po kapitulacji marszałka Petena i wprowadzeniu przez rząd francuski ustaw antyżydowskich wyłapała ich policja, a państwowe linie kolejowe SNCF przewiozły do obozów w Drancy, a stamtąd dalej. Na opróżnione miejsce po wojnie przybyli uciekinierzy z obozu komunistycznego, nieco Afrykańczyków z Magrebu i nieco Wietnamczyków po wyrugowaniu Francji z jej posiadłości kolonialnych. Nie wprowadzono jeszcze takich ułatwień osiedlenia, jakie znamy obecnie. Szukając jakby najprędzej i najskuteczniej zalegalizować nasz pobyt, spotkałem znajomego z Warszawy, człowieka obrotnego, który mi wytłumaczył sposób postępowania. Są adwokaci, wyjaśnił, którzy załatwiają te sprawy. Adresy łatwo znaleźć w ogłoszeniach. Istniała, jak się domyślam, pewna koluzja między adwokatami i odpowiedzialnymi urzędnikami policji. Na szczęście nam ta droga okazała się niepotrzebna. Dzięki Legii Honorowej i innym odznaczeniom francuskim mego ojca byliśmy załatwieni poza kolejnością, ja i moja rodzina. Dla nas, przybyszów z żelaznej kurtyny, zetknięcie z Afrykańczykami miało posmak egzotyki. Zapamiętałem ogłoszenie przeczytane niedługo przedtem w Słupsku. Dziś w Domu Kultury wystąpi Murzyn. Podobało nam się w Paryżu wszystko, cośmy widzieli. Po szarej ulicy Warszawskiej zachwycały kolory paryskich bulwarów i przechodniów. Znajomi Francuzi oburzali nas nieco z ich rasistowskim, jak się nam wydawało, narzekaniem na uciążliwe współżycie. Zresztą zamieszkaliśmy w dzielnicy bez współżycia. Pierwszy zgrzyt nastąpił wkrótce. Urządzaliśmy się na nowym miejscu. Wracaliśmy do domu stale obładowani pakami. W autobusie linii 62 Afrykańczyk naparł się na siedzenie obok mnie, zajęte przez mój bagaż. Poprosiłem, żeby usiadł gdzie indziej. Autobus był pusty. Nie pomogło. Zwymyślał mnie od rasistów i podsunął pięść pod nos. Musiałem się przenieść. Był to okres forsowanego przez Unię Europejską równouprawnienia i antyrasizmu. Murzyn w autobusie demonstrował swoje prawo do wolności i swój przywilej równości. Później nauczyliśmy się unikania pewnych dzielnic Paryża ze względów bezpieczeństwa. Po kilku przykrych doświadczeniach nasz początkowy entuzjazm zbladł. Imigranci przybywali coraz szybciej. Przedmieścia wokół Paryża, zamieszkałe przez proletariat, nazywano wówczas Czerwonym Pierścieniem, gdyż z nich rekrutował się korpus partii komunistycznej, bardzo wciąż jeszcze mocnej. Na naszych oczach pierścień ściemniał. Razem ze stopniowym zamykaniem fabryk i zanikiem rzemiosła, biały proletariat na przedmieściach został zastąpiony przez Afrykańczyków. Stanowili już taką siłę polityczną, tak potężną część elektoratu, że zaczęto zmieniać dla nich Francję, żeby się lepiej tutaj poczuli. Pobudowano liczne meczety, znikło z cukierni ciastko Tête de Nègre. Z podręczników historii ustępy mogące urazić przeczulonych czytelników. Historyczny Bal Negr na ulicy Blomé przemianowano. Od początku patronowały tym przedsięwzięciom, od początku, to znaczy wówczas od 10 lat, organizacje pozarządowe sponsorowane z zagranicy przez filantropa amerykańskiego George'a Sorosa. Wszędzie, gdzie było coś dobrego do zrobienia, nie mogło zabraknąć tego humanisty oddanego ludzkości sercem i majątkiem.
Finał nastąpił 20 grudnia ubiegłego roku w Brukseli. 26 państw europejskich podpisało pakt imigracji i azylu. Odmówiły złożenia podpisu tylko Węgry Viktora Urbana. Imigranci walą teraz do Europy bez przeszkód ze wszystkich stron. Dobry George Soros za pośrednictwem swoich organizacji pozarządowych ułatwia podróże biedakom, nie szczędząc wysiłków. Organizacje humanitarne finansowane przez filantropa czarterują nawet statki pasażerskie, żeby przewieźć potrzebujących z wybrzeży afrykańskich przez Morze Śródziemne. W 2023 roku Unia Europejska zarejestrowała 355 tysięcy imigrantów nielegalnych, o legalnych nie mówiąc. Ochroną granic Europy, strażą wybrzeży zajmuje się Agencja Europejska Frontex. Jej wieloletni dyrektor od 2015 roku, 9 lat, Francuz Fabrice Leggeri, podał się do dymisji. Niedawno włączył się nawet aktywnie w działalność polityczną Rassemblement National Marine Le Pen. W wywiadzie dla prasy powiedział: sądziłem, obejmując stanowisko dyrektora Frontexu, że mam bronić granic Europy przed napływem nielegalnych imigrantów. Okazało się przeciwnie, że mam im ułatwiać wjazd. Z wypowiedzi byłego dyrektora Agencji Europejskiej powołanej do ochrony granic Europy wyłania się obraz całkiem odmienny od głoszonego publicznie. Zamiast ochrony, przeciwnie, zachęta. W nowym świetle stają zabiegi rzekomo antyrasistowskie trwające od lat we Francji. Metodą drobnych kroczków dyrekcja Unii Europejskiej przygotowała państwa Europy do, jak to nazywa Eric Zemmour, zastąpienia ludności Europy przez inną przybyłą z zewnątrz. Drobne zmiany nie są przypadkowe. Wszystkie miały określony cel, który objawił się otwarcie 20 grudnia 2023 roku. Za każdą nową dyrektywą, za każdym skokiem przykręcanej śruby, dyrekcja Unii wyjaśniała nam, że no, to nic wielkiego, takie tylko drobne usprawnienie, drobna zmiana. I następował następny skok śruby. Nazywa się to metodą Jeana Monnet. Philippe de Villiers nazywa sposób postępowania Unii Europejskiej metodą chińskiego złodzieja. Twierdzi, że ojciec Europy odkrył tę metodę w Chinatown, chińskiej dzielnicy Nowego Jorku, kiedy prowadził tam interesy. Żeby zdobyć cenną wazę umieszczoną pośrodku wielkiego kontuaru, chiński złodziej przychodzi codziennie i przemieszcza ją o centymetr, aż do chwili, kiedy znajdzie się na krawędzi poza wzrokiem kupca. Może ją wówczas rzucić do worka tak, że nikt niczego nie zauważy. Od ubiegłego 20 grudnia siedzimy już w worku. Wszyscy, cała Europa. Polska i Węgry wciąż jeszcze stanowią rezerwat. Na jak długo? A. Proszę państwa, wkrótce lato, my też będziemy opaleni. A tymczasem wiosna, proszę państwa. Do usłyszenia. I to była Kronika Paryska. Ja państwa zapraszam już teraz na serwis informacyjny.